Nasza organizacja, nasz Związek Strzelecki z imienia Józefa Piłsudskiego Strzelec pomagał ludziom w różnych wolontariatach, w różnych akcjach, ale na taką skalę jeszcze nigdy nie uczestniczyliśmy. Cały czas myślę o swojej rodzinie, która została w mojej miejscowości i wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tutaj przychodzą, są w podobnej sytuacji, jeśli my byśmy się mogli znaleźć w takiej sytuacji, gdyż tutaj przychodzą przeważnie same kobiety z dziećmi, bo ich tam mężowie, ojcowie i partnerzy po prostu zostają w kraju, nie są wypuszczani do nas. Widać tutaj bardzo duże dramaty tych rodzin, gdyż muszą się rozstać, zostawić wszystko, co mają, a przychodzą tutaj, że tak powiem, z jednym małym plecaczkiem. Tak, dzisiaj wydaje się, że jest chłodno, a dzisiaj tak naprawdę jest jeden z cieplejszych dni w ostatnich dniach, bo 3-4 dni temu było tutaj, dochodziły temperatury do minus 20 stopni w nocy. Zatrzymują się. Tutaj, jak widzimy, jest takie miasteczko specjalne przygotowane dla uchodźców. Jest to tylko tymczasowe, gdyż z tego miejsca są zabierane te osoby przez swoich przyjaciół, przez swoje rodziny w następne miejsce w głąb kraju. Jest też bardzo dużo, gdyż tutaj właśnie na tym przejściu granicznym ci uchodźcy są dzieleni na dwie grupy. Jedni, którzy mają takie osoby znajome i przyjaciół i rodzinę, a drudzy, którzy nie mają. I te osoby, które nie mają tutaj nikogo, to jadą do punktu rejestracyjnego, tutaj do pobliskiej miejscowości i stamtąd są rozsyłane po całym kraju. Myślę, że Polacy jako naród katolicki czuje się zobligowany do wszelkiej pomocy, nie tylko tutaj naszym sąsiadom, ale po prostu wszystkim ludziom, jeśli by potrzebowali takiej pomocy. To wynika czysto z czystego naszego potrzeby serca, że tak powiem.